Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj w tle piękne zdjęcie. A, piękne zdjęcie, bo marszałek Józef Piłsudski i jego adiutanci, aż tych adiutantów było ze 40, więc 40 adiutantów było? Nawet ponad 40. No podobno. Proszę. Od 1914 liczone do 35, czyli do śmierci chyba 43, 4, jakoś tak, ale na pewno ponad 40, więc wow. Tutaj... Wow, to tak historycznie, wow. Tak. Tutaj jest raz, dwa, trzy, czterech adiutantów i bardzo prosimy tych, którzy chcieliby się bawić jakąś zabawę, żeby rozpoznali. Rozpoznajemy od, tylko jaka, która to jest lewa, czyli jest, kto to jest pierwszy? Nie rozpoznajemy, muszą specjalnie rozpoznać. Nasi widzowie, nie będziemy mówić. Tak, nie będziemy mówić, ale od lewej, jak patrzymy się w ekran po prostu. Mm-hmm. Od lewej. Od mojej strony, ja już jestem w tych normalnych takich okularach, które Państwo podobno mówicie, że są lepsze od tych takich innych i bardzo dobrze. No, jak się nie zgubię, to będę właśnie w tych występował. I co ważne, tutaj chciałbym jeszcze jedną rzecz, bo jeżeli mówimy o Józefie Piłsudskim, takim fajny, podobał mi się komentarz pana, tak, który ukrywa się pod awatarem Józef Piłsudski. Czyli dla niego dzisiaj jest dosyć taka sympatyczna sprawa, bo będziemy mówili o bitwie nad Niemnem. O bitwie nad Niemnem, a jeżeli chodzi o bitwę, bo o bitwę nad Niemnem, to tam najbardziej takim jakby dowódcą, najwięcej mającym na to wpływ był kto? Oczywiście oprócz Józefa Piłsudskiego, Edward Rydz Śmigły. O którym jeszcze też będziemy gadać. Późniejszy marszałek, ale może nie wracajmy, bo to późniejszy ten okres to jest... No co, tak ludzie nie powinni postępować. Nie, mi chodzi o 39 i o to, że Rydz Śmigły opuszcza państwo polskie jako wódz naczelny. No może potrzeba było, to była taka potrzeba chwili. Ja nie zamierzam tutaj bronić decyzji Rydza Śmigłego w tym momencie, ale to nie wiadomo, jakie były tam plany, bo przecież wiadomo, że historia to jest taka, że nikt nic nie wie. Każdy wszystko wie z historii, ale nie wie, jakie były konteksty sytuacji. Wielokrotnie się z tobą zgadzam, ale tu się nie zgodzę, bo jak to tłumaczę nawet dzieciom na lekcjach, ktoś kiedyś mądrze powiedział, że kapitan nie pierwszy, ale ostatni opuszcza swój statek. A głównodowodzący armii powinien to zrobić. Dlatego ja jestem akurat trochę tak negatywnie do Rydza Śmigłego. Aczkolwiek tutaj cały czas cenię merytorykę, czyli w tym momencie naprawdę coś tam dobrego ten człowiek zrobił. Zresztą bitwa nad Niemnem jest taką bitwą trochę omijaną, bo my zawsze... Bitwa Warszawska i Bitwa Warszawska. Natomiast tak naprawdę znawcy tematu, znawcy wojskowości zawsze podkreślają, że to znaczenie bitwy nad Niemnem było naprawdę fenomenalne, bo tu jeszcze siły były spore. Tuchaczewski, który wycofał się właśnie w rejonie Litwy, właśnie w rejonie Niemna, uzupełnił swoje wojsko o prawie 70, może 80 tysięcy wojska. Skąd oni się brali, ci ludzie? Jak sama nazwa mówi, no, czerwona zaraza jest wszędzie, no, tu się nic nie zmienia. Państwo będą mnie nazywać czasem czerwoną zarazą, ale można mnie tak nazywać, mi to nie przeszkadza. Ja dzięki Bogu z tymi systemami, z tymi układami nie miałem nic wspólnego. Odbudowuje naprawdę swoje siły i staje się to niebezpieczne. Natomiast jeszcze 24 sierpnia 1920 roku Piłsudski bardzo dokładnie podkreśla, że trzeba przygotować się do obrony właśnie ziem litewskich, bo przecież to są te tereny. Bo tutaj pomysł Tuchaczewskiego był, żeby zdobyć między innymi Grodno, i takim ostatecznym punktem miało być odbicie z rąk polskich Lublina, czyli trochę też idziemy w te nasze bliższe klimaty. Natomiast właśnie w tym kulminacyjnym momencie Piłsudski przewiduje właśnie uderzenie i tutaj jedną z armii, która miała duży wpływ na działania podczas bitwy nad Niemnem albo niemeńskiej, chociaż to takie trudne określenie, właśnie odgrywała druga armia dowodzona przez
generała Edwarda Rydza Śmigłego. Natomiast jakby drugim takim elementem najważniejszym był oczywiście odpowiadający za wszystko od góry, czyli Józef Piłsudski. No to marszałek Józef Piłsudski. Ja bym chciał się tylko, bo tutaj podziękowałem, podziękowałem panu, który ma ten awatar, czy tą nazwę taką internetową Józef Piłsudski. I chciałbym tylko do tego dodać, że jeżeli chodzi o takie rozważania związane z prezydentem Ameryki, Stanów Zjednoczonych lub też propozycjami tych państw zaborczych, co ja tak starałem się pokazywać, że no jednak no te miliony naszych żołnierzy po prostu działały na rzecz, oczywiście przed uzyskaniem niepodległości w czasie I wojny światowej, działały na rzecz tych ludzi, którzy, znaczy ludzi, tych państw, tych monarchie wtedy tak były, takie, te, które nas tej niepodległości pozbawiły, to chciałem tak w jakiś sposób uwypuklić, żebyśmy my na tej historii chociaż troszeczkę się uczyli przecież. Ale uczyli się w taki sposób, że na przykład Wilson był amerykańskim prezydentem, który nie miał takich interesów jak ci, którzy proponowali nam tutaj w Europie tą naszą wolność, którą zresztą proponowali w taki sposób, że wcale ona tak tu nie przychodziła do nas. To tylko tak na zasadzie takiej rozmowy z naszym widzem, który no fajnie tam dosyć szeroko napisał na tematy takie, które, no, o ile można szeroko napisać w komentarzu, na tematy, które poruszaliśmy. Natomiast no, chciałbym tutaj dodać, że to jest głównym naszym takim elementem, że my jako Polacy, bądź byliśmy w wojsku austro-węgierskim, niemieckim czy jakimś rosyjskim, to walczyliśmy po to, żeby Polska była niepodległa. A w zasadzie wykorzystywani byliśmy tylko po to, żeby być takim mięsem armatnim, można tak w ten sposób powiedzieć. Natomiast tam ze Stanów Zjednoczonych już poszedł taki sygnał, że no, dlaczego nie? Zdecydowanie mocniejszy sygnał niż w przypadku Austro-Węgier, czy tym bardziej Rosji, bo Rosja to bardziej obiecywała niż... To tak na marginesie, jeszcze raz dziękujemy, właśnie takie komentarze. Super. Tak. Oczekujemy i zapraszamy, zachęcamy do komentowania. Kto wie, tutaj mogę, może w ten sposób bym powiedział, że później w tym dwudziestoleciu międzywojennym też będziemy parę takich elementów sobie tu próbowali państwu zaprezentować, że no... Takich może nie do końca pokornych, może też dosyć takich interesujących inaczej, czyli troszkę zamieszanych, bo zawsze można na praktycznie wszystkie wydarzenia historyczne spojrzeć z różnej strony, bardzo różnej perspektywy, i czasem wydaje się to całkowicie przeciwstawne. I myślę, że to też jest właśnie ta ciekawostka historii, bo oczywiście ani ja, ani Maciej nie uważamy się, że my na ten temat coś tam dużo wiemy. My posiadamy jakąś tam odrobinę wiedzy. My natomiast staramy się przedstawić taką wersję chyba najbardziej, ja to zawsze będę po swojemu nazywał, propolską, czyli tak, że jak widzieli to tacy przeciętni ówczesni ludzie. Nie tam same wybitności i tak dalej, tylko bardziej jak taki przeciętny Polak to widział. To, co na przykład rozmawialiśmy sobie o tym wejściu kompanii kadrowej, tym zaskoczeniu, że nikt nie chciał wspomóc Piłsudskiego, jego oddziału. Ludzie nie byli wtedy gotowi na to. Po prostu nie byli na tę sytuację gotowi. Tak jak rozmawialiśmy, my się wcale tej sytuacji nie dziwimy. I to jest chyba takie najfajniejsze. Zresztą zawsze ta historia, taka najmądrzejsza, która jest opisana w książkach, przy jakichś ważnych wydarzeniach, to tak różnie z nią jest. Natomiast bardziej chyba ciekawie wygląda to, jak się przedstawia to przez pryzmat pojedynczego człowieka, zwykłego Polaka, który w danej sytuacji, w danym czasie tak, a nie inaczej to widział. I myślę, że staramy się zawsze właśnie z Maciejem przedstawiać tą taką, ja to zawsze po swojemu nazywam, taką prostą historię, nie tą wypisywaną na kartach wielkiej historii,
że zawsze to musiało być wszystko piękne, cudne i wspaniałe, bo w zasadzie wcale to ani piękne, ani cudne, ani wspaniałe nie było. I ta prawda historyczna jest chyba nam, szczególnie w dzisiejszych czasach, potrzebna. I kto wie, czy do kontrowersji różnych jeszcze nie podejdziemy, chociaż jeżeli chodzi o kontrowersje nas, przynajmniej mnie na pewno, bardziej interesowałaby taka interakcja po prostu, czyli jakieś te, jak to się mówi, te live'y, nie live'y, które być może tam będziemy w stanie któregoś momentu technicznie, jak reżyser i jego, bo teraz mamy jeszcze reżysera i tego, jak on się nazywa? Pomocnika. Także to wszystko młodzież, my jesteśmy tam, ale młodzież, ona zna się na tym najlepiej, więc jeżeli będą takie możliwości techniczne, to my chętnie jakąś dyskusję podejmiemy, ale no podejmiemy dyskusję z naszymi subskrybentami przede wszystkim, no po to, żeby uszanować to, że oni jednak zdecydowali się subskrybować. Wracamy do bitwy nad Niemnem, bo to jest, tak, bo to jest najważniejsza rzecz. Najważniejszy kulminacyjny moment, co dzisiaj za długo gadamy, ale tak w miarę szybko. Oczywiście działania były prowadzone praktycznie przez dużą część września, bo to tak naprawdę wszystko się zaczęło, różnie źródła podają, 12, 17 września. Ja bardziej się chyba zbliżam w tą stronę, że to gdzieś koło 17, 20 te najbardziej konkretne działania. Aczkolwiek na przykład koniec, duża część historyków uważa, że zakończyło to się dopiero 12 października, także to było prawie 3 tygodnie walk. Oczywiście z różnymi sukcesami, czasem porażkami, ale na pewno takim fajnym elementem było to, że 29 września Józef Piłsudski i Edward Rydźmigły wizytowali polskie oddziały po zdobyciu takiej miejscowości, która nazywała się Lida. I ostatecznie oczywiście ta przewaga wtedy, myślę, że też oprócz przewagi jakby takiej wojskowej, ale przede wszystkim ta wewnętrzna, psychologiczna, to, że my jednak te sukcesy odnosimy, spowodowało, że armia Tuchaczewskiego się wycofuje i w popochu ucieka. I znaczenie bitwy nad Niemnem jest naprawdę wielkie, bo tutaj już jakby dokończyliśmy dzieła całkowitego, ostatecznego pokonania armii bolszewickiej. No popatrz, a miało być towarzystwo gdzie? Ty mówisz, do Barcelony miało tak, tam się? Tak, Barcelona, Lizbona, Portugalia, no, popatrz, tam się mieli opalać. Dlaczego to tak się nie opalać? A tam tak, wiatry wieją jakieś na takie. Na plażach Atlantyku, a tu się wszystko skończyło. Opalili to później. Na Wiśle. No i na całe szczęście może, bo inaczej czuję, że moglibyśmy w tym języku tego filmu nie nagrywać. Tak, to właśnie wie, kto to wie, to jakieś tam historie alternatywne, chociaż historia alternatywna, raczej tak, takie słowo, historia fantastyczna może w ten sposób, no, że co to by było, gdyby było inaczej. My, szanowni państwo, dziękujemy za oglądanie naszych filmów, dziękujemy za te paluszki, łapki w górę. Dziękujemy za te dzwonki, tak? Dzwonki, komentarze, subskrypcje. Komentarze właśnie, jak zawsze. Zachęcamy do tych komentarzy, no, żeby, no bo one później ułatwiają po prostu jakieś tam dyskusje na różne tematy. Na razie jesteśmy na etapie odzyskiwania niepodległości przy bitwie nad Niemnem i jeszcze na te tematy zechcemy państwu kilka słów powiedzieć, a przede wszystkim zechcemy zaprezentować ludzi, którzy, tak jak mówimy, bo to przecież po to robimy, którzy swoje zdrowie i życie zaryzykowali, żeby w jakiś sposób Polska była niepodległa. Dziękujemy ślicznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.